I siemanko, z tej strony Bartek, a to kolejny odcineczek oczywiście z gry Roblox. I w dzisiejszym, proszę Państwa, odcineczku pokażę Wam dość ciekawy trybik. Mianowicie tryb nazywa się Escape Room. I jak już sama nazwa wskazuje, będziemy musieli od czegoś, proszę Państwa, uciekać. Wybrałem sobie mapkę, która jest wzorowana na biegunie północnym, więc ten odcinek może być naprawdę bardzo, bardzo chłodny właśnie. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że będzie dość ciekawy właśnie dla Was, bo przede wszystkim to jest najważniejsze, prawda? Więc w takim razie już nie przedłużając, zaczynamy sobie naszą, proszę Państwa, zabawę. W dzisiejszym odcineczku będzie nam pomagał Pan Święty Mikołaj, który będzie nam podpowiadał na dobrą sprawę, gdzie mamy uciekać. Więc miejmy nadzieję, że się spisze po prostu na medal i że po prostu nam ułatwi również ucieczkę właśnie z tej oto dość chłodnej mapki, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście również na start pragnę przypomnieć, że jeżeli odcineczek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka być na bieżąco materiałami. Możecie również śmiało pisać jakieś tam tryby, które mogą mi się spodobać. Aczkolwiek z góry mówię, że raczej tryb, jakim jest jailbreak, z góry odpada z tego względu, że nie mam zamiaru nagrywać czegoś, co mi się po prostu nie podoba. Bo to raczej byłoby po prostu sprzeczne z tym, co robię, prawda? Więc w takim razie tryb jailbreak odpada już z automatu. Aczkolwiek reszta trybików może być dość ciekawa, dlatego piszcie. A może również się właśnie z waszego trybiku odcineczek pokaże. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Ok, a my w takim razie sobie, proszę Państwa, kontynuujemy naszą ucieczkę właśnie z bieguna północnego do jakichś, miejmy nadzieję, cieplejszych ogólnie klimatów, bo chyba każdy już z nas ma ogólnie dość tej zimy. Dlatego właśnie sobie uciekamy z tego bieguna północnego do może jakiegoś cieplejszego kraju, na przykład do Hiszpanii albo do Brazylii. Ale zobaczymy ogólnie, jak to będzie jeszcze wyglądało. Dobra, pan Mikołaj każe nam teraz się pospieszyć i biec tędy. Dobrze, zrozumiałem, panie Mikołaju, więc w takim razie pana już posłuchamy. I lecimy sobie dalej, nie? Lecimy sobie, proszę państwa, dalej przejść właśnie tą mapeczkę, która, jak twórca powiedział, może trwać od 15 do 20 minut, znaczy od 15 do 30 minut. Aczkolwiek chyba raczej mi się wydaje, że tyle nie będzie trwała ta mapka, bo bez przesady, nie? 30 minut takiej mapki? No nie, chyba nie, mi się tak wydaje, że chyba nie, ale no mogę się również mylić, prawda? Również się przekonamy na tym odcinku, czy twórca miał rację, czy jednak troszeczkę przesadził właśnie z tym opisem. Okej, więc w takim razie kontynuujemy sobie przechodzenie mapki, skacząc w tym momencie po bałwanach. No spoko, można i tak. Dobra, cyk. I w tym momencie wyskakujemy sobie kolejną przeszkodę, jakby nigdy nic, bo to jest ogólnie bardzo łatwa mapka. Nie sprawiająca żadnego problemu dla mnie, bo jestem po prostu mistrzem w takich grach. O Jezus, dobra, nie jestem mistrzem, żartowałem. No tym razem nie pykło, prawda? Tym razem nie pykło. Ale miejmy nadzieję, że za chwilę nam tutaj ładnie wszystko pięknie wyjdzie. Dobra, dało radę. Teraz w takim razie, proszę Państwa, skaczemy po jakichś orkach, a po lewej stronie mamy sobie jakiegoś przymrożonego elfa, który chyba, można powiedzieć, że no chyba się troszeczkę spóźnił na coś, albo po prostu coś Mikołajowi rozwalił i dlatego skończył jak skończył. No, również tak bywa, prawda? Ale okej, lecimy sobie w takim razie dalej. Mikołaj w tym momencie każe nam wspinać się po tej linii. Dobrze, panie Mikołaju, posłucham pana po raz kolejny. Dobra, dało radę. Skaczemy sobie w tym momencie po workach z prezentami, więc miejmy nadzieję, że nic nie popsujemy. I właśnie w tym momencie będziemy sobie, proszę państwa, skakać po renifera. Ciekawe, czy to jest na dobrą sprawę renifer Rudolf. Chyba tak się nazywał, ten czerwononosy, nie? Chyba tak się nazywał, aczkolwiek widzę, że chyba Rudolf gdzieś sobie uciekł. A to niedobry Rudolf, no proszę bardzo. Kto by się spodziewał, że taki niedobry będzie ten renifer? No cóż, bywa również i tak, to jest raczej chyba problem pana Mikołaja, a nie nasz. Więc w takim razie lecimy sobie dalej do ciepłych krajów. Dobrze, zapisujemy sobie w takim razie grę. I kolejna przeszkoda, czyli coś na wzór śnieżek, które sobie skaczą od góry do dołu.
i musimy sobie w takim razie jakoś ukończyć. Teraz to tylko pytanie, jak to będzie ogólnie wyglądało w przejściu tego, tej przeszkody. Ponieważ pan Mikołaj nam mówi, że take you time is part a little tricky. Okej. Więc w takim razie mi się, proszę państwa, wydaje, że będziemy musieli sobie to przejść, gdy te kulki są chyba na górze. Tak mi się oczywiście wydaje, bo raczej jak będą na dole, to nas zmiażdżą. Więc w takim razie... O jest, widzieliście? Dobra, w takim razie wszystko już jasne jest dla mnie. Że musimy sobie to przejść, proszę państwa, jak to jest na górze. Okej, wszystko jasne, więc w takim razie lecimy sobie z próbą numer 2. Okej, cyk. Dało radę. I ostatnia kulka. Okej, udało nam się, najsik. Więc w takim razie lecimy sobie dalej. Lecimy sobie po jakichś skałkach, które wyglądają jak takie żelki. Czy ktoś w ogóle takie żelki kojarzy? Takie... Czy to takie Haribo, czy nie Haribo? Nie no, Haribo chyba wyglądają jak misie, mi się wydaje, a nie takie jakby skałki, więc chyba to nie ta... Chyba nie ten rodzaj cukierka na dobrą sprawę. Ale okej, lecimy sobie w takim razie dalej. Lecimy sobie tutaj, tutaj, tutaj i mamy w takim razie podłoże, że tak powiem, troszeczkę zamarznięte w niektórych momentach. I musimy teraz dobrze trafić właśnie pomiędzy tym zamarzniętym, a tym, które musimy sobie trafić. Okej, udało nam się. W takim razie lecimy sobie dalej. Cyk, cyk. O, prawie było blisko. Ajć, zahaczyłem. Ale nie jest źle, nie jest źle. Jesteśmy w tym, proszę państwa, momencie na stage'u 20, więc naprawdę miejmy nadzieję, że połowa drogi już za nami jest. O Jezu, znowu. Ten sam błąd. Spokojnie, Bartek, dasz radę. Okej, w takim razie na spokojnie. Cyk, dobrze. Cyk, okej. Dobrze, dobrze. Udało się, nice. Lecimy dalej. Okej, co to jest? O, chyba jest aż tak zimno, że Mikołaj zaproponował nam kakao. Więc czemu by nie, mogę sobie z tego w takim razie skorzystać, bo kakao zawsze na propsie, prawda? Troszeczkę się oczywiście ogrzejemy w tym kakałku, żeby nie było nam zbyt zimno, jeżeli chodzi o dalszą podróż. I lecimy sobie w takim razie dalej. Taki, można powiedzieć, że to jest kąpiel z kakao. Okej, spoko, może być, może być. Co my tu mamy? Mamy w takim razie chyba... coś na wzór bombek na choinkę. Tak mi się wydaje. Kolor oczywiście różowego, zielonego, niebieskiego i żółtego. Więc raczej będzie spoko, jeżeli chodzi o przeskakiwanie czegoś takiego, bo raczej... to nam nie powinno sprawić żadnego problemu. Nie, spadłem. Dobra, jednak to będzie problem. Ponieważ prawdopodobnie pomiędzy ostatnią bańką, czy tam bombką, a tym lądem naszym szczęśliwym troszeczkę chyba jakaś odległość jest i to może być problem. Okej, dał radę, nice. O, Oreo! Ojejku, to są takie dobre ciastka te Oreo, że to masakra, nie? Naprawdę. Ogólnie naprawdę, Oreo jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o ciasteczka. Nawet ten Mikołaj to nas troszeczkę rozpieszcza. Najpierw kakao, teraz Oreo. Kurde, lubię to. Okej, w takim razie lecimy sobie dalej. To jakieś dalej ciastka albo coś na wzór ciastek. Jakieś chyba wafelki z kremem albo coś takiego. Naprawdę ten Mikołaj to chyba jest jak ta. Mikołaj to chyba jest jak wiedźma z Jasia i Małgosi. Najpierw nas kurczę tutaj próbuje utłuc, a potem nas jeszcze zje, nie? To będzie masakra. Ten Mikołaj to jest taki trochę podejrzany Mikołaj. O Jezu, spadłem. Więc będziemy musieli, proszę państwa, uważać, bo może nas naprawdę zjeść. Jak będziemy zbyt tłuści. Ale no, zobaczymy. Będziemy uciekać z tego bieguna północnego. Bo ten Mikołaj to jest jakiś podejrzany typek, nie? Tak mi się wydaje, że ten Mikołaj, jak naprawdę coś jest z nim nie tak. Ale okej, lecimy sobie w takim razie dalej. Stage numer 25 prawie, aczkolwiek no nie dało rady, więc w takim razie jeszcze raz, na spokojnie. Tutaj, okej, w takim razie tak, cyk. Dobra, trochę na dół, cyk, dało radę, super. Trochę w dół, cyk, dobrze. Cyk, okej. I ostatnie. I cyk. Ajdź!
Będzie problem. W tym momencie ja czuję, proszę Państwa, problem. Taki duży problem, że nawet gra mi w tym momencie ułatwia robotę, aczkolwiek nie zapłacę 25 robuxów, bo nawet tyle nie mam. I będę się starał właśnie o własnych siłach tą mapeczkę sobie przejść, bo przecież to nie jest aż takie trudne, żeby z robuxów korzystać, no bez przesady. Nie jestem jakąś pusią, no proszę was. Okej, okay. I teraz się uda? Uda się czy nie? Trochę może jeszcze w dół? Nice, udało się! Cookies, I love cookies. I love cookies, Boże. Aha, czyli tutaj mamy teraz jakieś ciasteczko. Naprawdę ten Mikołaj to jest podejrzany typek. Nie podoba mi się to, że daje nam takie słodycze. Znaczy w sensie słodyczami, prawda? Ale no ileż można jeść słodyczy? Czyli będziemy tuści jak pan Mikołaj. To jest straszna rzecz. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ej, easy. Na razie to jest zbyt łatwe jak dla mnie. Cyk, cyk, okej, okay, cyk. Cyk. W ogóle te ciastka na tle tego białego śniegu wyglądają, jakby to były ciastka zamoczone w mleku, nie? Bez kitu. Przypatrzcie się. Bez kapy. To są takie ciastka, które są po prostu w mleku. Niam, a zrobiłem sobie smaka w tym momencie. Naprawdę. Okej, ale musimy uważać, bo w tym momencie jeszcze nie mamy stage'a. Jak w tym momencie się wywalimy, to będzie lipa, ale dało radę. Stage numer 26. Spoko. Chyba zbliżamy się już pomalusieńku do końca. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy jeszcze na dobrą sprawę, ile to nam jeszcze zajmie ta mapka. Aczkolwiek na razie nie jest tak tragicznie, jak mi się wydawało, prawda? Wiem, że jest ta mapka długa, bo już się na taką zapowiada. Aczkolwiek chyba nie jest aż tak długa, no bez przesady, panie. Najgorsze jest to, że te białe elementy się zlewają właśnie z tym białym śniegiem pod nami. Tak kurczę, nie wiem, czy dobrze idę, czy nie. Ale na razie idę dobrze, więc spoko loko. Ale naprawdę tak troszeczkę się... No, tak trochę to utrudnia robotę. Ale okej, okay, dajemy radę. Nice, lecimy dalej. Mamy choinki i mamy jakieś tam dekoracje na nich. Aczkolwiek teraz pytanie, czy jak dotknę tego ciastka, to umrę? A, to ciastko przenikamy, dobra. Super opcja. Więc w takim razie lecimy sobie dalej. Ciach. Okej. Okay. To można powiedzieć, że Mikołaj również handluje choinkami, bez kapy, bo to jest las choinek normalnie. Ten Mikołaj to jeszcze na czarno robi, kapa. Bez kitu. Najpierw rozdaje dzieciom prezenty, a jeszcze na czarno robi w cały rok. No niezły Mikołaj. O Jezu, spadł na sam koniec. Jestem debilem. Ale dobra. Jeszcze raz, proszę Państwa. Jeszcze raz, na spokojnie. Dajemy radę oczywiście, bo przecież to nie jest dla nas żaden problem. Jak już powiedziałem wcześniej. Okej, okay, cyk. Teraz w lewo. Teraz w prawo. I ponownie w lewo. I ponownie w prawo. Jezu, mi już zaczyna głos siadać. To jest niedobre tej. To jest bardzo niedobre, proszę Państwa. To jest bardzo niedobra opcja. Ale okej, okay, dajemy radę i w takim razie przechodzimy sobie do stage'a numer 28. Okej, okay, co my w takim razie tutaj mamy? Oh no, the piper are leaking. Jump carefully. O Jezu, mój angielski jest taki perfekto, że masakra, nie? Okej, okay, chyba coś się Mikołajowi rozlało i to chyba jest mleczko, mam nadzieję. Przez które musimy sobie przeskakiwać. Oki doki, cyk, cyk, cyk. Panie Mikołaju, myślałem, że pan będzie miał trudniejsze. Trudniejsze ogólnie. Problemy, prawda? Aczkolwiek dajemy sobie radę na razie, nie? Okej, okay, co my w takim razie tutaj mamy? You can only work one lollipop. Co? You can only work on one lollipop? Aha, dobra, czyli musimy teraz w takim razie wybierać prawidłowy lizaczek. To nie jest prawidłowy lizaczek, okej. Okay. Czyli niebieski nie jest prawidłowym lizaczkiem. Dobrze, w takim razie spróbujemy sobie czerwony lizaczek. Cyk. Dobra, czerwony jest prawidłowy. Okej, okay. Czerwony jest dobry. I teraz, który jest dobry?
Dobry jest ten. Dobry jest różowy, spoko. I ostatni lizak. Ten? Nie, ten, dobra. Czyli najpierw idziemy środkiem, potem lewą stroną. A potem nie wiem, potem będziemy zgadywać. Okej, najpierw środek. Okej, cyk, teraz różowym lizaczkiem. Dobra, super. I teraz co, ostatnim lizakiem? Może ostatni lizak bez kitu. Cyk. A, patrzcie jak zgadłem, patrzcie jaki inteligentny jestem, okej. W takim razie lecimy sobie dalej. Yay, you're almost out, keep going. Czyli sobie po małosieńku w takim razie to kończymy. Teraz tylko po tych, po świątecznych wieńcach. I prawie zbliżamy się, proszę Państwa, do końca tej mapki, więc spoko loko. Więc idealnie, proszę Państwa, na odcinek mi się wydaje, że to będzie. Więc naprawdę genialnie. Quick get od strony go to right house. A co, już koniec? Skończyliśmy? Tak, udało nam się skończyć, proszę Państwa. Nice. Więc w takim razie, jeżeli chodzi o ten trybik, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie zostawiajcie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem z jakimiś tam nowymi trybami. Oraz suba, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. Ja się będę z Wami w takim razie po maleńku żegnam. Do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!